Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w dzisiejszym oświadczeniu chciałbym się zwrócić z apelem do wszystkich ugrupowań skrajnie prawicowych, które są w Sejmie, ugrupowania PiS-u, Solidarnej Polski, jak również do ugrupowań, które nie są w Sejmie. Mam na myśli Narodowe Odrodzenie Polski, Obóz Narodowo-Radykalny oraz Młodzież Wszechpolską. Apeluję o rozwagę i niepodsycanie nastrojów społecznych. 3 dni temu skrajnie prawicowa bojówka o nazwie White Boys Sosnowiec, potocznym tłumaczeniu Biali Chłopcy Sosnowca, umieściła na portalu społecznościowym YouTube filmik, w którym grupa zamaskowanych młodzieńców najpierw zrywa mój baner informacyjny, który mówi o tym, że w moim biurze udzielam porad prawnych dla wszystkich bez względu na wyznania, bez względu na przynależność partyjną. I następnie ten baner pali w jakimś lasku. Baner był z moją podobizną i z informacjami na temat godzin przyjęcia i kiedy dyżurują prawnicy. Wcześniej czy później policja znajdzie tych sprawców i być może będą potrzebować porady prawne, więc ja z tego miejsca dzisiaj apeluję do nich. Jeżeli będą potrzebować porady, to pomimo wszystko zapraszam i te porady będą mieli umożliwioną, ponieważ jest postępowanie ich złe i naganne. Nie powinno tak być, że skrajność doprowadza do sytuacji, kiedy musimy się zacząć obawiać o nasze życie, o nasze rodziny. Postawa tych młodych ludzi podczas tej akcji jest zła i naganna, ponieważ dzisiaj palą banery, być może i to samochody. Nie możemy budować kapitału społecznego na takiej postawie. Przypomnę, że żyjemy w nowoczesnym, pełni demokratycznym państwie i tylko skrajność w poglądach powoduje tak, jak wyżej opisana reakcja. Więc apeluję z tego miejsca dzisiaj do wszystkich bez wyjątku panów, którzy parają się takim procederem. Więcej tolerancji, panowie, mniej przemocy i mniej mowy nienawiści. Dziękuję bardzo.